Rozdział siódmy. Jak Żukow gromił Pawłowa. Święta wojna ZSRR przeciwko Hitlerowi była niczym innym, jak tylko rozpaczliwą walką o prawo do siedzenia nie w obcym, lecz we własnym obozie koncentracyjnym z nadzieją, że obóz ten stopniowo ogarnie cały świat. Kózniecow Narada wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej zakończyła się 31 grudnia 1940 roku o godzinie 18. Większość generałów, którzy brali w niej udział, potajemnie i w trybie natychmiastowym odprawiono do miejsc ich służby. W Moskwie pozostali tylko najważniejsi. O godzinie 11., a więc jeszcze przed zakończeniem narady. Grupa 49 najwyższych dowódców otrzymała dyrektywy dotyczące strategiczno-operacyjnej gry wojennej. Miała się odbyć bitwa pomiędzy zachodnimi, w nawiasie Niemcy, i wschodnimi, w nawiasie Armia Czerwona. Pod względem rozmachu i rangi była to największa gra strategiczna w całym okresie przedwojennym. Wojskami wschodnimi komenderował dowódca zachodniego specjalnego okręgu wojskowego. Bohater Związku Radzieckiego generał pułkownik wojsk pancernych Pawłow. Dowódcą wojsk zachodnich, czyli niemieckich, był dowódca Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego. Bohater Związku Radzieckiego generał Armii Żukow. W skład grupy Pawłowa wchodziło 28 generałów. Szef sztabu frontów wschodnich, szef wydziału operacyjnego, zastępca szefa sztabu do spraw zaplecza, dowódca lotnictwa frontu wraz z szefem swojego sztabu, dowódca służby łączności, dowódca armii razem ze swoimi szefami sztabów, dowódca floty bałtyckiej, dowódcy korpusów zmechanizowanych. W grupie Żukowa było 21 generałów, którzy pełnili podobne funkcje. Na zapoznanie się z sytuacją przeznaczono trzy godziny. Następnie odbyła się sesja końcowa narady. Po niej, już w wieczór noworoczny, uczestnicy gry mieli dodatkowe trzy godziny na przygotowanie rozkazów, zgodnie z zajmowanymi w grze stanowiskami. Następnie wszystkie tajne dokumenty zostały im odebrane. Na przeanalizowanie zadania przeznaczono dwie noce. Z 31 grudnia na 1 stycznia oraz z 1 na 2 stycznia, a także jeden dzień 1 stycznia 1941 roku. W trakcie tych rozważań nie wolno było posiadać żadnych dokumentów. Gra rozpoczęła się 2 stycznia 1941 roku w Sztabie Generalnym Armii Czerwonej. Odgrywano scenariusz przyszłej wojny. Dowódcą grupy był Ludowy Komisarz Obrony ZSRR, Bohater Związku Radzieckiego, Marszałek Związku Radzieckiego Siemian Timoszenko. W skład dowództwa gry wchodziło dwunastu najwyższych dowódców Armii Czerwonej, w tym czterech Marszałków Związku Radzieckiego. Obserwatorami byli Józef Wisarionowicz Stalin. I cały skład biura politycznego. Na ogromnych mapach sztabowych toczyła się wielka bitwa. Na razie na mapach starły się ze sobą dwie najpotężniejsze armie świata. Przez kilka dni i nocy, bez odpoczynku i bez snu, sztaby dwóch wrogich armii oceniały sytuację, podejmowały decyzje, wydawały rozkazy i polecenia. Do bitwy wprowadzono, na razie tylko na papierze, tysiące czołgów, samolotów, dziesiątki tysięcy dział i moździerzy, milionowe masy wojsk. Z tyłów przerzucano setki tysięcy ton amunicji, paliwa, sprzętu zmechanizowanego, medycznego i innego wyposażenia. Dywizje, korpusy i całe armie przełamywały front i dokonywały wypadów na teren nieprzyjaciela. Żukow opisał tę grę w swoich pamiętnikach. Cudzysłów. Gra wojenna obfitowała w wiele dramatycznych dla strony wschodniej momentów. Były one pod wieloma względami podobne do tych, jakie wystąpiły po 22 czerwca 1941 roku, kiedy na Związek Radziecki napadły faszystowskie Niemcy. Żukow wielokrotnie opowiadał o tej symulacji. Oto jego relacja, którą zapisał i opublikował Konstanty Simonow. Cudysłów. W tej grze dowodziłem niebieskimi, to znaczy Niemcami. Pawłow natomiast, który był dowódcą zachodniego okręgu wojskowego, dowodził czerwonymi, naszym frontem zachodnim. Na froncie południowo-zachodnim pomagał mu Stern. Mając rzeczywiste dane wyjściowe oraz realne siły nieprzyjaciela, czyli Niemców, dowodząc niebieskimi, rozwijałem operację właśnie w tych kierunkach, w których potem rozwijali ją Niemcy. Wyprowadziłem główne ciosy tam, gdzie potem oni je wyprowadzali. Ugrupowania były rozmieszczone tak samo, jak rozlokowano je później w czasie wojny. Konfiguracja naszych granic, topografia, Uwarunkowania. Te wszystkie okoliczności sprawiły, że podejmowałem takie same decyzje, jakie później w tychże okolicznościach podejmowali Niemcy. Gra trwała około ośmiu dni. Dowództwo świadomie spowalniało tempo przemieszczania się niebieskich, hamowało ich marsz. Mimo to niebiescy na ósmy dzień dotarli do rejonu Baranowicz. Przy czym powtarzam. Ich tempo przemieszczania było sztucznie spowolnione. Jak do tego doszło? Oto moja odpowiedź. W głębokim betonowym bunkrze, w Cosen pod Berlinem, kilku szczególnie doświadczonych i zaufanych generałów i marszałków niemieckich planowało operację Barbarossa. 18 grudnia 1940 roku plan operacji przedstawiono Hitlerowi który go zaakceptował. A po dwóch tygodniach, 2 stycznia 1941 roku, w Moskwie dowódca kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego, generał armii Żukow, popatrzył na mapę, postawił się na miejscu strategów niemieckich i zrekonstruował w myślach cały ich plan. W tym czasie nie mógł uznać planów Hitlera. Nawet jeżeli wywiad radziecki zdobył takie plany, to i tak dowódca okręgu. W żadnym wypadku nie mógł być dopuszczony do tak ważnej tajemnicy. Niemniej Żukow antycypował cały niemiecki plan Barbarossa. Nie ma w tym nic dziwnego. Niemieccy generałowie i feldmarszałkowie poszukiwali optymalnego, najlepszego wariantu rozbicia armii czerwonej. Żukow postawił się na ich miejscu. Popatrzył na mapę oczami Niemców i zastosował to samo rozwiązanie. Pisarz Iwan Stadniuk opowiada o Żukowie, cudzysłów. Jego talent był tak wielki, że wystarczyło mu jedno spojrzenie na mapę, by właściwie ocenić sytuację. Stawiając się w roli dowództwa niemieckiego, Żukow niemal bezbłędnie antycypował decyzje, które podejmowali Niemcy. To właśnie stało się w styczniu 1941 roku. Hitler i jego generałowie podejmowali decyzję, a Żukow równocześnie tę decyzję przewidywał. Oceniając ten fakt, Stadniuk wyciąga bezsporny wniosek. Genialny wódz. W opisanej grze strategicznej Żukow starł w proch generała pułkownika Wojsk Pancernych Pawłowa. W styczniu 1941 roku w grze strategicznej rozgrywanej na mapach sztabowych gnał go do Baranowicz dokładnie tak samo jak pół roku później, w czerwcu 1941 roku, gnali go niemieccy generałowie Hermann Hoth i Heinz Guderian. Wojska Pawłowa najpierw zostały rozbite przez Żukowa na mapie. A pół roku później rozniosły je hitlerowskie związki pancerne. 4 lipca 1941 roku, na rozkaz Stalina, generała Armii Pawłowa aresztowano i niebawem osadzono. 22 lipca został rozstrzelany. W czasach Breżniewa, kiedy wszystkie siły aparatu ideologicznego skierowano do rozdmuchania kultu jednostki Żukowa. Na ekrany kin weszła wieloodcinkowa epopeja filmowa Ozjerowa. Wyzwolenie. W filmie pokazano scenę aresztowania Pawłowa. Pada pytanie, jak mogłeś dopuścić do takiego pogromu? A Pawłow odpowiada ze złością. Kto mógł przypuszczać, że Niemcy będą działać właśnie tak, jak przewidywał Żukow? Kiedy po raz pierwszy ukazały się pamiętniki Żukowa, byłem jeszcze młodziutkim porucznikiem. Pamiętam moje pierwsze wrażenie z tej lektury: bezgraniczne zdumienie. Wcale nie trzeba być generałem czy marszałkiem, nie trzeba być profesorem ani członkiem Akademii Nauk, żeby dostrzec zakłamanie w opisach Żukowa fałsz, który bije w oczy. Po pierwsze, Dlaczego w grze wojennej na czele tzw. Tak naszych wojsk stanął dowódca Okręgu Wojskowego generał pułkownik Wojsk Pancernych Pawłow? W Związku Radzieckim było 16 okręgów wojskowych i jeden front. Podobnie jak dziś. Tak i wtedy dla wszystkich było jasne, że gra strategiczna wiąże się bezpośrednio ze zbliżającą się wojną. Nigdy przedtem. Takie ćwiczenia nie odbywały się w obecności Stalina i biura politycznego. Natomiast w styczniu 1941 roku zaczęto niespodziewanie opracowywać warianty obrony państwa przed śmiertelnym wrogiem. Dowódca okręgu to nie jest odpowiedni poziom, aby podejmować decyzje tej rangi, jeśli opracowuje się warianty odparcia inwazji to na czele własnych wojsk powinien być, powinien stać, szef sztabu generalnego, Kirył Mierieckow. Miałby okazję osobiście przekonać się i pokazać Stalinowi, że plan obrony, który na wypadek wojny przygotował sztab generalny, jest realny. Zadaniem zaś obecnych generałów, marszałków i admirałów powinno być wyszukanie słabych punktów w planie Mierieckowa, i wypunktowanie ich przy omawianiu całej gry. Gra strategiczna na mapie to jedyne właściwe miejsce dla popełniania błędów. W interesie szefa sztabu generalnego leży, by dowódcy biorący w niej udział, wyszukali wszystkie słabe punkty w jego planach odparcia zbliżającego się ataku. Lepiej, żeby słabe punkty zostały wykryte teraz, w zaciszu gabinetu niż potem na polu walki. Po drugie, dlaczego Stalin natychmiast nie zdjął Pawłowa ze stanowiska? Żukow dobitnie wykazał Stalinowi, że Pawłow nie potrafi dowodzić, że w razie wojny jego wojska zostaną rozgromione w jednej chwili. Dlaczego więc Stalin nie podjął żadnych kroków, nie zastąpił go żadnym innym generałem? Po trzecie, dlaczego w lutym 1941 roku generał pułkownik wojsk pancernych Pawłow został awansowany. Zaraz po zakończeniu gry otrzymał stopień generała armii. W Armii Czerwonej stopnie generalskie i admiralskie wprowadzono w roku 1940. 4 lipca 1940 roku, postanowieniem Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. Nowe stopnie nadano 966 generałom i 74 admirałom. W tym czasie najwyższy stopień generalski generała armii dostały tylko trzy osoby – Żukow, Mierieckow i Tulieniew. 23 lutego 1941 roku przybyło jeszcze dwóch generałów armii – Josif, a pana Sienko i Dmitrij Pawłow. I co się okazuje? W styczniu 1941 roku, w obecności wszystkich podwładnych, w obecności Stalina, w obecności całego składu biura politycznego i najwyższego dowództwa Armii Czerwonej, Wielki Żukow spuszcza baty bezbronnemu głupkowatemu Pawłowowi. I przegania go bez żadnych problemów w głąb kraju. A Stalin w lutym wprowadza Pawłowa do pierwszej piątki spośród tysiąca swoich generałów, równając go stopniem wojskowym z Żukowem. Dlaczego? Wreszcie po czwarte. W grze strategicznej po stronie niemieckiej występuje dowódca okręgu wojskowego, generał armii Żukow. Cóż on wie o Niemcach? Jako przeciwnik powinien wystąpić nie kto inny, tylko generał-porucznik Golikow, szef Razwiedu Pru, czyli Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego. Z racji zajmowanego stanowiska powinien wiedzieć o przeciwniku najwięcej ze wszystkich. Kim są Hitler, Gering, Keitl, Jodl, Kleist? Szef wywiadu wojskowego musi wiedzieć, jakie mają plany. Powinien jasno zdawać sobie sprawę z tego, do czego są zdolni, a do czego nie, jakimi siłami dysponują i w jaki sposób mogą te siły wykorzystać. Przewidywaniem podstępnych planów wroga powinien się zająć nie dowódca okręgu, nawet najgenialniejszy, ale właśnie szef wywiadu wojskowego. I podczas gry strategicznej to on powinien zademonstrować. Hitler może działać tak albo tak, a wy jak na to odpowiecie? A jeśli wróg uderzy w taki sposób, co wtedy, jest w interesie szefa Razwie pru aby w takiej grze postawić wojska radzieckie w najcięższej z możliwych sytuacji. Jeśli potem podczas wojny wyniknie kryzys, będzie mógł z czystym sumieniem powiedzieć. Przecież was uprzedzałem jeszcze w styczniu. Ale z jakichś przyczyn w tej grze ani szef sztabu generalnego Mierieckow, ani szef jego wywiadu, generał porucznik Golikow, nie występowali w roli uczestników. Siedzieli za to w dowództwie i patrzyli na bitwę między Żukowem i Pawłowem z pozycji arbitrów. Dziwne to wszystko, nieprawdaż? Zadziwiające opowieści Żukowa o tym, jak to przejrzał na wskroś plany Hitlera, wcisnęły się nie tylko do radzieckich podręczników. Wielu historyków w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Izraelu, Włoszech i w Niemczech też opowiada swoim czytelnikom, jak to wielki strateg Żukow przepowiedział wszystko, co zamierzał zrobić Hitler i jego generałowie. Słowa Żukowa brzmią pięknie nie tylko po rosyjsku. Również w przekładach na obce języki. Jednakże. Jednakże Żukow nie sam przejrzał plany Hitlera i nie sam gromił Pawłowa w grze strategicznej. Oprócz niego w skład grupy, która odegrała rolę dowództwa niemieckiego, wchodziło jeszcze 20 generałów, admirałów i oficerów. Oto niektórzy spośród nich. Generał pułkownik Sztern, dowódca jedynego w tamtych czasach frontu dalekowschodniego. Generałowie porucznicy Czerewiczenko i Kirponos. Obaj w niedalekiej przyszłości zostaną generałami pułkownikami i obaj będą dowódcami frontów. Generał major Tołbuchin który po upływie trzech lat zostanie marszałkiem Związku Radzieckiego, jednym z najwybitniejszych dowódców Stalina. Generał Porucznik Lotnictwa Zigariew i generał Major Lotnictwa Nowikow. Obaj w niedalekiej przyszłości zostaną marszałkami. Obaj jeden po drugim, będą przyszłymi dowódcami sił powietrznych Armii Czerwonej. Generałowie porucznicy Purkajew i Kuroczkin. W przyszłości zostaną generałami armii. Obaj w czasie wojny z powodzeniem dowodzili armiami i frontami. Generał porucznik Giera Simienko. Legendarny komendami, przyszły bohater z pod Stalingradu. Po wojnie zostanie ministrem obrony Ukrainy. Kontradmirał Gołowko. W przyszłości zostanie admirałem. Nieprzerwanie dowodził flotą północną od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Po wojnie zostanie pierwszym zastępcą naczelnego dowódcy marynarki wojennej. Oto jacy ludzie wchodzili w skład grupy Żukowa w grze strategicznej. Ale o żadnym z nich Żukow nie wspomniał choćby słowem. Zamiast tego wychwalał siebie. Zadawałem ciosy, rozwijałem operację. Mamy do wyboru dwie możliwości. Oto pierwsza. Żukow robił wszystko sam. A żigarjew, sztern, kirponos, purkajew, kuroczkin, nowikow, gołowko, gierasimienko, tołbuchin i inni nie mieli żadnego udziału w pracy geniusza. Jeśli tak było. To oznacza, że Żukow nie był strategiem. Powtarzam po raz setny. Rola dowódcy nie polega na tym, by harować samemu, ale na tym, żeby zorganizować pracę podwładnych i zmusić ich do pracy. A ekipę miał przecież nie byle jaką. Możliwość druga. W grze strategicznej wojska nierozgarniętego Pawłowa zostały rozgromione kolektywnie ale wielki geniusz dziwnym trafem zapomniał o swojej drużynie. Zapamiętał jedynie własny wkład i tylko o nim opowiada potomnym. Jeśli tak było, to powstają problemy natury etycznej. Nie po raz pierwszy Żukow z jakichś powodów zapomina o współautorach swoich spektakularnych zwycięstw. Pawłow też nie był sam. Pawłow był tylko kapitanem potężnej drużyny. Żukow, gromiąc Pawłowa, pokazał Stalinowi nieprzydatność tych wszystkich, którzy byli w jego grupie. Ale rzecz zadziwiająca: zaraz po zakończeniu gry, nie tylko na samego Pawłowa, ale też na wszystkich, którzy byli w jego grupie, posypał się deszcz generalskich, gwiazdek i awansów. W grupie Pawłowa był dowódca środkowoazjatyckiego okręgu wojskowego. Generał pułkownik Panasjenko. Po zakończeniu gry strategicznej, podobnie jak Pawłow, otrzymał stopień generała armii. Powtarzam, było trzech generałów armii. Po grze ich liczba zwiększyła się do pięciu. Pod względem stopnia wojskowego Stalin zrównał z Żukowem nie tylko Pawłowa, ale i Apanasienkę. Oprócz stopnia, a panasienko otrzymał też stanowisko o kluczowym znaczeniu. Ze środkowoazjatyckiego okręgu wojskowego, któremu wojna bynajmniej nie zagrażała i w którego składzie nie było armii, został przeniesiony na front daleko wschodni jako jego dowódca. W skład frontu wchodziły trzy armie. Niewykluczona była wojna na dwa fronty jednocześnie przeciwko Japonii i Niemcom. W takim przypadku przed generałem armii, Apanasienką, stanie szczególnie odpowiedzialne zadanie powstrzymanie japońskiej agresji na Dalekim Wschodzie. Skoro w trakcie gry strategicznej, Apanasienko udowodnił, że nie potrafi prowadzić działań obronnych, to go trzeba było zostawić w Azji Środkowej, gdzie nie było żadnego zagrożenia. W drużynie Pawłowa był też generał porucznik Kuzniecow. Natychmiast po zakończeniu gry został generałem pułkownikiem. Otrzymał też nowy przydział. Ze stanowiska północno-kaukaskiego okręgu wojskowego, w którego skład nie wchodziły żadne armie, przeniesiono go na stanowisko dowódcy bałtyckiego specjalnego okręgu wojskowego, w którym były trzy armie. Dopiero co Żukow gromił Pawłowa i Kuzniecowa na Białorusi i w krajach bałtyckich, a tu właśnie tego samego Pawłowa Stalin zostawił jako dowódcę na Białorusi, a do krajów bałtyckich, jako sąsiada z prawej flanki, wysłał tego samego pokonanego Kuzniecowa. W jakim celu? W skład drużyny Pawłowa wchodził również dowódca Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego. Generał porucznik Iwan Koniew. Na razie w okolicach zabajkalskich nic wojny nie zapowiadało. Planowano ją w Europie. Ale oto zaraz po zakończeniu gry Koniew zastępuje wspomnianego wyżej Kuzniecowa na stanowisku dowódcy Północno-Kaukaskiego Okręgu Wojskowego. Otrzymuje rozkaz tajnego sformowania XIX armii. I przygotowania jej do dyskretnego przerzutu w rejon czerkasów. Wydawałoby się, że skoro koniew został pokonany razem z Pawłowem, to powinien wrócić nad swój bajkał. Niech tam siedzi jak mysz pod miotłą, a na granicach zachodnich niech dowodzą mądrzejsi od niego. Po stronie Pawłowa walczył też generał porucznik lotnictwa ryczagow. Natychmiast po skończeniu gry otrzymał awans. Został zastępcą ludowego komisarza obrony ZSRR. Wyniesiono go wyżej od samego Pawłowa. Skoro Żukow sromotnie pokonał i poniżył Ryczagowa w grze strategicznej, dlaczego Ryczagow tak spektakularnie awansował? Jest tylko jedna możliwa odpowiedź na te pytania. W strategicznej grze wojennej Pawłow wcale nie został pokonany. Zapewne do relacji Żukowa wkradły się drobne nieścisłości. A teraz skierujmy naszą proletariacką czujność ku ewidentnym i jaskrawym przejawom łamania praworządności. Dopóki istniał Związek Radziecki, materiały z gry strategicznej były niedostępne i opatrzone klauzulą ściśle tajne. Dlatego też wszyscy uczestnicy tej gry wojennej zabrali jej tajemnicę na tamten świat. W niektórych pamiętnikach, mimochodem, wspomina się: Tak, była taka gra, przygotowywaliśmy się do odparcia ataku. Ale na próżno szukać szczegółów o tych przygotowaniach. Tymczasem Żukow wypaplał generalne zasady dotyczące koncepcji i przebiegu gry. A tym samym popełnił przestępstwo. Konstanty Symionow. Wysłuchał, zapisał i opublikował opowieści Żukowa. Jest w równej mierze co Żukow winny złamania tajemnicy wojskowej. W czasach, kiedy Żukow i Symionow dopuszczali się tego ponurego występku, obowiązywał kodeks karny z roku 1961. Był w nim specjalny rozdział mówiący o podobnych sprawach. Szczególnie niebezpieczne przestępstwa przeciwko państwu. Rozpoczynało się artykułem 64: Zdrada Ojczyzny. Wśród innych przestępstw, które kwalifikowały się jako zdrada Ojczyzny, figurowało również złamanie tajemnicy państwowej. Jeżeli materiały z gry strategicznej były tylko tajne, to Żukow i Symionow powinni byli dostać po 15 lat więzienia z pozbawieniem wszystkich stopni i odznaczeń, włącznie z konfiskatą wszystkich oszczędności. Złotych gwiazd i innych orderów, nagród Leninowskiej i Stalinowskiej, pałaców, dacz, mieszkań, jachtów, basenów, oranżerii, psiarni i stajni, garaży z odpowiednim zestawem pojazdów, galerii obrazów, kolekcji brylantów i wszystkich innych dobrodziejstw. Chodziło jednak nie o informacje tajne, ale o ściśle tajne. W tym przypadku sąd powinien był wymierzyć obu zdrajcom, i Żukowowi, i Siemionowowi, karę najwyższą karę śmierci. Jedno z dwojga albo nasi wodzowie powinni byli odtajnić materiały dotyczące gry, i niech sobie Żukow z Siemionowem gadają do woli. Albo utrzymać materiały w ścisłej tajemnicy. Ale wtedy ołowianą kulką trzeba było na zawsze zamknąć usta gadłom, zdrajcom. Tymczasem na oczach całego kraju, na oczach rządu i prokuratora generalnego, dwaj zdrajcy ojczyzny, Żukow i Siemionow, dokonywali przestępstwa i nikt nawet się nie zająknął. Jasna sprawa, że kraj z takim prawodawstwem nie mógł przetrwać. A swoją drogą ciekawe, kto pozwolił Żukowowi i Siemionowowi zdradzić tajemnice państwowe ZSRR i w jakim celu? Aby to zrozumieć, przenieśmy się do jasnych sal wystawowych Galerii Tretiakowskiej i zatrzymajmy się przed obrazem Wasilija Pierowa Myśliwi na popasie. Stary Łowczy, wybałuszywszy oczy, bajduży z natchnieniem. Młody myśliwy z otwartymi ustami chłonie jego blagowanie. Obok, chłop Jagier za zjadliwym uśmiechem drapie się po karku. Rozdzielmy role. Natchniony, delikatnie mówiąc, narrator to Georgi Żukow. Słuchacz z otwartą gębą to bohater pracy socjalistycznej kawaler trzech orderów Lenina i innych oznaczeń państwowych, laureat Nagrody Leninowskiej i sześciu nagród stalinowskich, Konstanty Siemionow. A my wybierzemy sobie skromną rolę chłopa w łapciach. Posłuchamy pasjonującego opowiadania Żukowa. Podrapmy się po karku i uśmiechnijmy zjadliwie. Pleć, go, pleć! Stary myśliwy, zamiast opowiadać o tym, jak wilki i niedźwiedzie za karg rzucał do wora, mógłby pokazać skóry zabitych drapieżników. Georgi Żukow, zamiast wybałuszywszy oczy, opowiadać o tym, jak to w genialnym olśnieniu z góry przewidział niemiecki plan Barbarossa, mógłby opublikować materiały z tej gry wojennej. Miał taką możliwość. Była też nagląca potrzeba, było opublikowano te materiały. W roku 1956 odbył się 20 zjazd KPZR. Jeszcze do tego wrócimy. Głównymi jego prowoderami byli Chruszczow i Żukow. Bez nich nie byłoby żadnego 20 zjazdu partii. Sens zjazdu był czytelny. Banda ludożerców na plemiennym wiecu zwaliła wspólne grzechy na martwego wataszkę. Po rytuale katarzis, kanibale z nowymi siłami oddali się ulubionemu zajęciu – pożeraniu ludzi. Na złodziejskiej schadzce o nazwie „dwudziesty Zjazd KPZR kaci stalinowscy, ubabrani po szyję we krwi narodu, przekonywali siebie nawzajem, że o niczym nie wiedzieli. Ci, którzy niedawno zlizywali okruszki ze stołu Stalina, nabrali nagle śmiałości. Przypomnieli sobie o poczuciu godności osobistej, i wszyscy, jak jeden mąż, zrzucili na Stalina swoje zbrodnie i grzechy. Właśnie wtedy była odpowiednia chwila, by Żukow ujawnił materiały z wiekopomnej gry strategicznej i w dodatku zabłysnął w całej okazałości. Patrzcie, oto ja, wielki i genialny. Już w styczniu 1941 roku przewidziałem plan Barbarossa. No ale głupi Stalin nie posłuchał moich genialnych ostrzeżeń. Ale z niewiadomych przyczyn Żukow nie wykorzystał sprzyjających okoliczności. Przypuśćmy jednak, że towarzysz Żukow przewidział plany Hitlera i w styczniu 1941 roku Podczas gry strategicznej postępował tak samo, jak pięć miesięcy później postępowały wojska niemieckie. Dlaczegóż by nie opublikować materiałów o tej grze? W czym problem? Jakiej tajemnicy Żukow strzegł tak skrupulatnie? A poza tym, jaki jest sens w chowaniu materiałów, skoro wojna już dawno się skończyła? Z jakiego powodu propaganda nie może obwieścić całemu światu? Tak, jesteśmy głupcami, nie byliśmy w ogóle przygotowani do wojny. W ogóle wszystko było nie tak, jak powinno. Ale mieliśmy jednego wielkiego geniusza. On przewidział wszystko, ale tak się nie stało. Materiały opatrzone klauzulą ściśle tajne pozostawały niedostępne. Żaden ciekawski. Nawet gdyby bardzo chciał, nie mógł się do nich dostać. A przecież nie jest to pierwszy przypadek, kiedy najskromniejszy na świecie, Georgi Żukow, nie pozwala ujrzeć światła dziennego dowodom własnego geniuszu. 13 sierpnia 1961 roku stało się jasne, że Związek Radziecki jest skazany na zagładę. Może jeszcze przez jakiś czas, jak martwy baobab, Stwarzać złudzenie życia, ale są to tylko pozory niezniszczalnej potęgi. Tego dnia Berlin przepołowiono murem. Miał powstrzymać mieszkańców wschodnich Niemiec przed ucieczką do normalnego świata. W dalszych latach mur udoskonalano i umacniano. Powoli przekształcając w system nieprzezwyciężonych inżynieryjnych zapór i pułapek, ze skomplikowanym systemem sygnalizacji, z betonowymi stanowiskami ogniowymi, wieżyczkami obserwacyjnymi, zaporami przeciwczołgowymi, z chytrze ustawionymi samostrzelnymi karabinami maszynowymi, które zabijały uciekinierów bez udziału Straży Granicznej. Lecz im więcej wkładano pracy, pieniędzy, betonu i stali, by mur stawał się coraz doskonalszy, tym bardziej stawało się jasne, że ludzi można utrzymać w społeczeństwie komunistycznym tylko za pomocą zasieków, drutu kolczastego, psów lub strzałem w plecy. Mur całym swoim istnieniem dowodził jednego: system, który zbudowali komuniści, nikogo nie pociąga, a wręcz odrzuca. I właśnie to oznaczało kres Związku Radzieckiego w niezbyt odległej perspektywie historycznej. A skoro Związek Radziecki się rozpadnie, to i niektóre archiwa zostaną otwarte? Żukow powinien był to rozumieć. Skoro archiwa zostaną otwarte, to jego opowieści zostaną skonfrontowane z dokumentami. Czy Żukow to rozumiał? Jeżeli Żukow wiedział, że jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw, a mimo to dalej kłamał na całego, to znaczy, że był człowiekiem nieodpowiedzialnym, o słabej woli. Jeżeli zaś w swoich kłamstwach liczył na to, że Związek Radziecki będzie trwał wiecznie i archiwa będą zamknięte na zawsze, to znaczy, że był po prostu ograniczony. Koniec rozdziału.